Witam widzów kochanych. Zagramy sobie rengarkiem, bo obiecałem, że rengara po tych krytach zobaczymy, tylko że coś się przestało i coś się rozpierdzieliło i cały patch wczoraj się rozwalił z tego co widziałem, niestety, ale chyba to naprawili już, nie? Pokażcie mi jakieś itemy. Pokażcie mi, nie wiem, Infinity Edge? Ktoś pisał, no naprawili, że podobno w środku gry ludzie mogli stare itemy składać, to jest sprzed tego patcha 13.1b, ale widzę, że się naprawiło, to git. Pośmiejecie się, jak ja gram rengarem, więc git. Wy lubicie się śmiać, jak ja gram championami, którymi w ogóle nie gram, ale na topie zagramy. Ostatnio była dżungla, to możemy topa zagrać. Ja myślałem, że to jest gru na topie, gru Gragas, a to jest set. Kurde, setem? Jak to grać tym setem? No nie wiem, ja widziałem parę rengarów na topie, tylko że nie szli w kryty, oni szli w Divine Sunderera. Też był fajny ten rengar. Ja poszedłem, idę w Conquerora, no i wziąłem takiego podbruzera build, ale chyba raczej w kryty pójdę. Tylko co ja mam? Jaki mam pierwszy kryt item składać się z Nest River? Ale tankuj to w lungu. Tyle HP tracę niepotrzebnie. Ja pierdzielę, 200 HP straciłem na dwóch hitach od tego blue, naprawdę? To jest tak, że tam jest Rek'Sai, nie? Ja nie wiem, czy nie pulował ten set. Na drugi poziom powinienem walczyć, nie? Ale... boję się Rek'Saiki. Skoro Rek'Sai przyjdzie, to on może tutaj przyjść z tunelem, więc... bo chyba liszował set, nie? Więc może przyjść ten Rek'Sai tutaj. Kurde, zagrałbym agro, ale tak jak mówię. To się puszuje moją stroną, chyba że te moje miniony tam polecą i zaczną dobijać. Kurde, Divine Thunder byłby dobry tutaj, ale nie no, obiecałem kryty. Tylko jaki pierwszy item? Nie wiem, czy Sensitiver ma sens. Znaczy troszkę ma, troszkę nie. Muszę spellna zmarnować. No to zwarduje. Też ma Ignite, muszę o tym pamiętać. Problem jest taki, że nie wygrywa z nim, jaką full combo zagra. Set bije cholernie dużo na tych trzech spelach. Ale w dupę minę. No naprawdę. Nie ma bond platingu. Ja mogę teraz rundownować, jak on nie ma cooldownu? Chyba mogłem, nie? Ja pierdziele, czemu mi myszka na drugi ekran ucieka? Co jest? Coś się włączyło na drugim ekranie. Próbujemy to przejść, to z katapulta, nie zdążę. Ale muszę spróbować. Zdążę. Ajajajaj. Ale jest git, mam killa. Kurde, to by siadł duży ten item, ten drugi by tu dobrze siadł. Recommended. No im takie kupsko proponują, ja nie chcę tego składać. A to jest sesji vermimany niby nie daje, no ale... może kryta, jakiś losowy kryt wejdzie i go zabije. Longswordy więcej dają, bo Adeda jest skalowanie ze speli na tych wszystkich. No zatrzymał to sobie, pechowo, że tam katapulta szła. Jeśli ja przeżyję jego 3 spele, to mogę z nim robić wtedy co chcę, bo ja więcej od niego biję. Set niestety bez tych speli nic nie robi, tylko teraz on się z levelami skaluje, będzie mieć mniejsze cooldowny. Gdzie ta Rek'Sai była? To Paula widzę. No to jest to za freeze'owo, trudno CS-ów straciłem, jak są 9-6 przede mną przez to.
Kurde, wypychało, że tam ta katapulta akurat była ze wszystkich tych linii, to musiała wtedy ta katapulta przyjść. Ja wiem, że z krzaczków powinienem grać, ale... Ładnie. No nie było sensu flashować jego combo czy coś. Ja fajny attack speed dostaję na tej RC jak zagram, nie? To jest bardzo szykowne. Plate'a tu próbować brać? Mam R-kę jakby Rek'Sai przyszło. Ja pierdzielę. Jak nic sobie taka zapulta nie jest w range'u. No już nie gridujmy, zrobi się ten plate. On zwardował, więc... A nie goni mnie. Nie powinien zdążyć spuszczać. Jest gitko, masz szóstkę teraz, ma ignite, ale też będę ci ignite następnego trade'a. Essence River Infinity jeszcze na war nie ma sensu raczej. Znaczy w ogóle nie ma sensu, no bo Rengar sobie żongluje tymi spellami na tej pasywce. To jest taki, że ja stopa, to ja w ogóle tego pasywa nie napnę sobie. Ale potem co? Potem mogę skakać na mordę? No Gragas jest chyba straszny. Kai'Sa będzie niewidzialna, Rek'Sai może chyba przerwać w ogóle ten mój skok. Jak dobrze kliknie prawym i będzie pod ziemią. Wybierz pokonał, lisicę. Kiedy patrz w ogóle wejdzie? On jutro wchodzi? Tak to ja nie nagrywam do przodu nic. Ale chyba nie, bo i to opóźnienia mają. Ale już sam nie wiem po tych zmianach. Nie ma F w sumie. Na linii jest to tyle fajny, że on sobie może nastakować te spele fajnie. W dżungli nie zawsze to jest takie łatwe. Chcę zobaczyć, jak ją buły sadzi. Czuję, że Rek'Sai tutaj będzie za mnie. Nie ma shutdowna jeszcze, ale może być tu Rek'Sai. Mam flasha jakby co? Ty spierdzielił. Naprawdę miarkujesz. A mi rozpierdzielił. Jak on mnie tak rozpierdzielił? Co jest? Bo kupił armor, ja już mu nic nie zadaje? Set i skalowanie z leveli. Nie, trzeba było cofnąć po jego RC i spróbować go zabić zerką moją. A czemu na innym itemie ma taki chory attack speed ten set? To mi też ciekawi. Ładnie, ratujesz mnie tutaj, panie Kejniku. Bo zintowałem trochę, ale ja się nie spodziewałem, że mi tyle wypierdzieli. Przecież ja też mam 60 armora i 1200 AP. Nie możemy? O, była pod ziemią, ale co z tego? League of Legends stwierdziła, że ja mogę bić jak jest pod ziemią. Kurde, nie wiem, ja muszę jakieś combo dobrze zrobić na tym Rengarze. Nie wiem, się opłaca dwa razy Q tak szybko, bo mi się ten atak speed nie duplikuje, nie? Dostaję teraz atak speeda? I teraz też dostaję atak speeda. Czemu drugie W każe mnie przez E? Jak ile pod obrażenia? Ten play się zrobi. No ale sens rivera, tylko on ma tabiki, więc wygrywa, bo moje basiki nic mi nie zadają z jakiegoś powodu. A też armor kupimy. Chociaż tutaj... Nie są buty po CDR-a, OP na Rengarze. Kurde, szkoda, się raz wypierdzieliłem. Teraz co on kupił? Tabiki... Nie, ja mam 60 AD więcej od niego. Ja to powinienem rozpierdzielić ten mecz, ale tak ma tabiki. To jest jakieś... 89-64. Kusi mnie zerkać na niego, ale nie wiem czy ja wygrywam. Mi się wydaje, że na linii muszę go popołkować, tylko że on ma ten sustain swój. Dużo mu pizły nawet. Nie no, zabijam go, tylko że nie z takim wave'em.
Już ma formę, Ken. Naprawdę, wypuśćcie mnie. Co mogę zrobić? Mogłem Evrexa i próbować naokoło obiec. No, ale nie miałem worda tam. Kurde, nie wiem, bo buty pod CDR-em się wydają OP na rengarze, ale ja i tak chyba gram pod combo, po prostu dwóch speli. A teraz nie mogę z dwóch Longswordów kupić, to skurzające. Nie wiem, reczki. Dobra, jak on zostanie, to ja go niszczę teraz, sorry, ale już się teraz skurzyłem. Może go nie zabijam, bo mnie zabija z basiców samych? Nie wiem, o co chodzi. A, miniony kryty wchodzą, widzę, że cały czas, ale w niego nie wejdzie żaden kryt. Czemu mi tak naklepuje? On jest prosto z basiczku mi tak zabija. Się HP regeneruje, ja pierdzielę, czemu to jest takie ciężkie ten matchup na tym topie? Będzie gridować po play, to nie. No, już odbieram, nie macie co dzwonić, będziecie dzwonić do mnie co 5 minut. Ja pierdzielę, że to przeleci. Cała przewaga poszła w dupę w tej linii. Ja nie wiem, jak ja mam go pokonać, szczerze mówiąc. Jak go teraz nie zabiję, to ja nie wiem, kiedy mam go zabić, tego seta. Na mida może? Ja nie wiem, czy ją zabiję. Pink w ogóle, na pinku przeleciałem. Nie wiem, czy my wygrywamy 2 na 2, panie Fejniku. Weź go w mordy moje, proszę. Dobra, no skoczkami pokonujemy. Wytyfy? Jak się zatrzymał? Nic się w miejscu zatrzymał, wytyfy chwila mi wziął. O, nie mogę. Spokojnie, ja to wykaruję. O kuźwa, dobra, może nie. To jest pierwszy turet, dobra, robimy to na hama. Mi się ten stary Rengar podoba, to został reworka i te kuton takie pompki robi, to było tak fajne. Znaczy było głupie, nikt tego nie lubił, ale mi się to podobało, jak on takie pompki robił w tyłku. Bo to fajne skalowanie miało. Kurde, mało brakuje tego Infinity, jeśli mam być szczery z wami. No. Jest
15-8, mamy Drivena, ale on ma 2-0-1. To jest tak, że seta nie zabijam niestety, bo nie mam leczenia, on ma leczenie i ma tabiki, więc go nie znikuję. Ja bym sobie pochodził gdzieś po mapie i olał teraz tego topa, bo nie chcę się z tym setem być. Pokonał mnie chłop, za silny jest. Może kajsiczkę znajdę? Co tu się dzieje? A, nie skakuje w niego, jak to się skończy. Skończy pod wieżą. Przykład jest taki, się Rengara kończą. Kurde, dwa razy Q kliknę. Ale walkę. Czemu basica nie możesz wykastować? Czemu nie możesz basiczka wykastować, grupasku? Nie mogę z tej gry komputerowej. Kurde, małe cooldowny ma. Dość to lepiej zagrać, a nie mogłem dojść do czwartego bezika. No jak z krzaka nie skacze, to ciężko jest to zrobić. Wywalone w buty kryta trzeba zrobić jakiegoś. Jak chcę z setem wygrać, to musiałbym te przebicie armora i antyhila zrobić. A nie, Rengar to jest dla mnie czarna magia, nie gram tym czempionem, ale... Zgodzicie się, że Rengar w grze to robi albo 10-0, albo 0-10, no to jest jedna z tych postaci. Co, nie ma tego seta, co? Gdzie on jest? Na co Ari narzeka? Na Fizę? A, no nie wygram z nim, no nie ma szans. Żeby nie wygrać, to musiał pójść ten build z Divine Sundererem, wtedy go rozpierdzielam moim zdaniem. Nie, tak, no Quarrel też jest taki se. Że jak gram pod taki build, to powinien grać Dark Harvesta albo Piorun. No ja dostaję jeden stack, jak mam zero zawsze i skaczę z krzaków, no to pamiętam na Rengarze. I podczas skoku można E rzucić, i W też w sumie, przy lądowaniu. No ale idę skakać na twarzyczkę ludzi, mam 50% kryte. Ja tego z Gragasa nie mam w sumie stacka, kurde. No dobra, teraz chwila prawdy. Na pomoc! Ja pierdziele, no ten Draven szybciej podszedł. 620, będzie piękna gra. Co ja mam zrobić, jak już R-ki nie mam? No do krzaka się schować i znowu skakać, nie? Nic innego tu nie wymyślę. Co, chcę BT teraz złożyć? Ty ładnie trafił. Jaką przez ścianę widział tego Kane'a? No ta gra nie jest tak wygrana. Nie będę bezużytecznie coś czuł, ja tyle killi podpierdziłem. Nie, no dobra, Kane'a nie zabiłem w życiu, nie mają teamu, żeby Kane'a zabić. Ja sam Devary i w Kai'Sa skakać. Mortal Reminder czy Dominik? Nie mam pomysłu sobie co złożyć teraz. Mogę iść dalej w kryta. No ten odcinek jest strasznie chaotyczny, ale wiem, że lubicie takie. Kolektor, no kolektor jest piękny item przecież.
Zemsta. Aha, no dobra, no i Basic się nie wykastuje, bo poleciał gdzieś tunelem. Pierdziele, trzeba od razu tą Merkę zagrać. Trinketu nie zmieniłem. W ogóle smoka jeszcze nikt nie zrobił. Ja pierdziele, co to jest za gra piękna. Merka w dupę, ale nie ma takiego dużego cooldownu. Chyba jakieś walki? Idę. Czemu tak wszyscy przepierdzieliliśmy? Mój mam objective band, ja się nie czuję do przodu w tej grze. Może Ari tu przyjdzie. O, jeszcze ma R-kę. No co ja zrobię, no gonię ją. Chciałem zrobić teraz jak staka, nie mam. Skoczyć na mordę z krzaka, dobra. O kurde, tym nie trafiłem? Ale zły. No dajcie im slowa permanentnego na nim. On ma R-kę cały czas. No i ładnie, zdążył W zagrać. No to bije ta bola nawet. Root na 1,5 sekundy, no to rośnie ten root na tym, czy nie? Co tu rośnie? Slow rośnie. Nie, może W jest lepsze. No ale to W to jest tylko jak klikacie, jak już, nie wiem. Na cecaku jesteście. Jak klikniecie W, moje zdanie, na takim rengarze, który nie jest feedowany, to już nigdy nie zabijecie kogoś, albo może mi się wydaje, bo to nie bije tyle. Nie, podoba mi się, jak Kai'Sa znika w sekundę, jak skrytuje. O, ten brak cederów boli trochę. Ale tam, czemu takie walki na midzie drużyny, gdzie krzaczka nie ma? Co ta Rexy, gdzie ona jeździ? Ja bym wyfarmił do kolektora. Myślę, że będzie spike po kolektorze. Peczka? Mam kolektora w bazie, nie? Jak sprzedam do... Nie, mam 11-4, raczej się, że tak intuję w tej grze. Ale to jest typowe granie Rengarem chyba. Dobra, Wi-Fi nie idzie. Nie, to wróciło na midę. Czemu oni się już grupują? No Lungi moje kochane, nie grupujcie się. Jezus, nie mogę skrytować, no naprawdę, mam 60%. Mało skrytowałem, czy mi się wydaje. Nie no, puść mnie u Lungu. Straszny. Ile ma HP ten z Hearthsteela se dopierdzielił. Nie, ja nie podchodzę, ja mam item w bazie. Sorry, Kane. Teraz BT jakieś, albo przebicie pancerza robię. Mogę zrobić to przebicie pancerza nowym, w sumie jeszcze ani razu go nie zrobiłem w historii tej gry. Te co się składa z antyhila. A, pograny.
Gaz na dłonie. Super gierka, no nie mogę z tego. Przynajmniej dłuższe niż 20 minut, to już trzeba się cieszyć. Dobra, chcę z komuś na twarz teraz skoczyć. Ale nie Rexa, Rexa jest, ma tabiki, armora, maści, więc... Na koda gra. A czemu ten attack speed jest taki mały? On dostaje attack speed na tym kunu, no właśnie, nie? 5 sekund, ja tego w ogóle nie czuję. Zapraszam do krzaczka. Ari jest, nie widziałem, to Ari jest biedna trochę, 2 na 10 ma. I ona ma R-kę. Dobra, wchodzę w Ari. Splashowała. Nie wklisnąłem Q, nie? Jak tak w tą Kajsę skoczyć za plecy? No, cię przywita. Mam zasięg? Kurde, no nie, mam inne rengary wyskoczyły. Ej, nie bije dużo, czemu ja tak mało zadałem? Ja wiem, że Q nie trafiłem, ale... Ja mogę w locie Q sobie wykastać, żeby uderzyć z niego, czy nie? Plated still can save yours 2 times now, Rengar. No ale ty też je masz. Dokładnie to samo itemy mamy. Pól obrażenia i tabiki, i walone jajca mamy. Kryta kupię? Nie, nie kupię niestety. Może Barona solo zrobi Kane, co mnie nie zdziwi. No ja nie wiem, no... Nie umiem Rengarem grać, to wiem. Ale myślałem, że on więcej będzie bić samego do kół. Ja wiem, że on krytuje, ale to Infinity zwiększa tego obrażenia, nie? Samo AD oczywiście buffuje tego kryta, ale Infinity robi ten pasyw z Infinity też robi, że critical damage ze spelli, które skrytują więcej. Coś nie przyszło, nie poszło kolego chyba. A nie, chyba tego nie zrobimy bez rywa, no. Leczenka mi brakuje jakiegoś. Mało takich warg w lesie było, żebym mógł zaistnieć tym Rengarem. Powiem sobie, że ja wskoczę w kogoś, to ja już nie wrócę, nie? To zawsze one way ticket jest. Kajsa, tyłek Kajsa to zawsze jest szykowny. Dobra, ta skół kliknie z przodu. Nie, chyba W wykastowałem. Nie, nic nie bije. Ja nie czuję się w ogóle, żebym atak speed jakikolwiek miał. Nie wiem o co chodzi. Czemu nie mam atak speedu z tym Q? Chyba W teraz kliknąłem zamiast podwójnego Q. Fajnie jest zarąbisty. Black Cleaver i wolne jajca. Nie, ten build mi się nie podoba. Albo, znaczy, nie umiem grać Rengarem to raz, ale... Mi się wydaje, że ten build na Rengara był dużo lepszy ten z Sundererem. Co tam można założyć? Właśnie Black Cleavera tego nowego, ulepszonego? No, zero attack speeda daje, super. Te opisy tych itemów, no, ile to daje armor pena? Może w statystykach będzie. Bo ja mam szansę z tymi setem i z tym, tą Rexę, tylko że ja muszę Q wykastować na ulepszonym, żeby ten attack speed dostać. I tylko wtedy, kiedy inaczej tego nigdy nie wygra.
Szkoda, że reczki nie ma. Mogę do Ari polecieć jeszcze. Poza te WK stoję, ale muszę. Nie wiem, inne rengary wszystko w locie kastuję. Ja napierdziałem tą klawiaturę i ciągle to się nie kastuje. Tysiąc. Mi się wydaje, że ja z Q zadałem, Blizika zadałem więcej niż z Q. Arka ma tak duży cooldown. Ture zniknął. Rybiusz przedał, że ja chcę ostatni item zrobić, zobaczyć czy coś to zmieni. Tak, no i to mogę. Ile dało to kryta? 30, tak? Po staku dalej z Gragasa nie mam, no. Wiecie, myślę, że ten będzie właśnie powalony, bo ma ten attack damage po ten. Taki dodatkowy z tyłka przez tą pasywkę, to kryty powinny fajnie na tym działać. Ale nie wiem, ja coś źle robię pewnie, no ale staram się Q klikać. No mogę na Kajsę poczekać. A czemu jeszcze laga dostaje jak tajwuje pod turret? Co się dzieje? Nie, nie, Rengar to nie jest postać dla mnie, ale może kurcza kliknąć ten. A co się stanie jak kliknę przed Erką? Co się wtedy dzieje? Coś 89% bez na critical strike chance. No nie wiem, no ja coś źle pewnie robię. Ale naprawdę, Rengarem z 5 gier w życiu zagrałem. Bo to jest tylko i wyłącznie jungler przez wszystkie lata. No czasami był na topie grany, ale tak to był głównie jungler. Czemu oni się pingują? Mam wygraną grę, mam 3 inhibitory, znaczy, że Barona zrobił. Czemu oni się pingują? Gdzie ta RK trwa? A co jak kliknę to? No ale to krótko właśnie trzyma, no. Jest tak krótko te Q, nie mogę sobie tak zrobić. Dobra, rozpierdzielmy tę lekcję. Co się stało? Ktoś grę skończył? Nie poddali się. Nie wiem, Rengar nie jest dla mnie, po prostu widzowie i tyle. Nie potrafię ten za cholerę grać, ale macie odcinek. Nie wiem, coś źle robię. Na przykład teraz znowu chyba W kliknąłem podwójny zamiast Q.